się okaże, że nie trafię i ty masz inną postać kompletnie. No ale na logikę odpowiadałem ci raczej dobrze. Strzelaj. Czy twoją osobą, którą wybrałaś jest... Hej, witajcie, z tej strony Narf i dzisiaj, moi drodzy, po raz kolejny witamy w tej pięknej serii ze Zgadnij, kto to wraz dzisiaj ze mną jest po raz pierwszy w tej serii. Klaudia, możesz się przywitać. Czuję się wyjątkowo, dzień dobry. Generalnie zasady są bardzo proste, ja muszę zgadnąć osobę, którą sobie wybrała Klaudia i Klaudia musi zgadnąć osobę, którą sobie wybrałem ja. Tyle. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje kanału, to śmiało teraz klikajcie, a moi drodzy, my już nie przedłużamy i wybieramy pierwszą postać. Skup się, Mateusz. Ważne pytanie ci zadam. Czy twoja postać... No. To mężczyzna. To jest mężczyzna, zdecydowanie. Tutaj nie ma. Dobra, czyli mam kreślić wszystkie kobiety, tak? Tak, wykreśli wszystkie kobiety. A wiesz co, ja obejmuję zawsze taką strategię, że spróbuję trafić w tą mniejszość tych osób. I czy twoja osoba, którą wybrałaś, ma milion subów ponad? Ma ponad milion subów. Tak, ma. Czyli tak, mogę wykreślić na pewno Sylwię Lipkę, mogę wykreślić Olciak, mogę wykreślić Martynę, mogę wykreślić Agę, Kiśla, Dominika, Rembola, Smawa, Mamiko, Tora, Tofiki. Czy mogę twoja doszukać. Postać ma milion subów? Nie ma. Nie ma. Nie ma. To o, dobra, to mogę wykreślić Bloa, Multiego. No w sumie... Jasiek ma milion, kurde, zostało mi cztery osoby. Cztery, a w sumie ty miałeś dwa pytania już, no dobra, ja miałem na razie jedno. Okej, teraz pytanie moje jest tak, czy zdjęcie tej osoby jest zrobione w pomieszczeniu? To mi tu siądzie. Nie. Nie. Czyli mogę wykreślić wszystkie osoby, które są w pomieszczeniu, czyli mogę wykreślić Multiego, mogę wykreślić Red Lipstick Monster, mogę wykreślić Boxbiera. Ale, ej, ale jeśli chodzi o pomieszczenie, no to, to chyba pomieszczenie to jest dom, nie? Dom, pokój, samochód. Samochód to nie jest pomieszczenie. Nie. Zawsze jak gramy, jak zadaję to pytanie, to generalnie, że jest pomieszczenie oznaczone Multiego, no ale dobra, mogę odznaczyć, spoko, niech ci będzie. Twoje pytanie. Jego, ale i jeszcze mam pewne podejście. Śmiało. Czy twoja postać jest. Czy jest na dworze? Będziesz tak powtarzać te pytania po mnie. Nie, nie, bo to jest moje kluczowe pytanie i jak. No, czekaj, odpowiedz. No nie jest na dworze. Nie jest? No to mi zostało z czterech osób, wykreślam dwie i zostało mi dwie osoby. Okej, okay, teraz tak, pytanie moje. Czy tej osobie widać spodnie? Nie widać spodni. Czyli wykreślam Bloa, Zuzię, Multiego i SKKF-a. Okej, okay, trzy osoby. No, twoje pytanie. Aha, a ty będziesz w następnej strzelał? No nie wiem jeszcze, zobaczymy jak twoje pytanie się ułoży, ale bardzo prawdopodobnie. Zobaczymy, no. No bo ja mam 50% szans, że trafię, tylko że zawsze wiesz co na sprawdzianach, nie jestem w to dobra. Zrobię jak uważasz. Ja pewnie trafię w tą drugą osobę, no ale... No. Kurde, no... Ja mam trzy osoby. Śmiało, twój wybór, twoja decyzja, ja czekam. Ja czekam. Dobra, strzelam. No. Czy twoją osobą... No. ...jest... No. Maciek? Ty kurde, co? Wygrała? Tak, że wszyscy się zgadzą? Dobrze, wygrałam. Okej, ta osoba będzie spokojność. Dobra, ja też. No to teraz, czy twoją osobą, którą wybrałeś, no co za różnica. Jest ubrana elegancko. Nie, jest luźno ubrana. Kurde. Jest ubrana luźno, czyli mogę wykreślić Olciak, która jest elegancka, mogę wykreślić Red Lipstick Monster, która jest elegancko, mogę Zuzia Borucka jest elegancką, ma koszulę, prawda? Dobra, wykreślić. Dobra, super. Oj, Torek jeszcze oczywiście. Mamiko też jest elegancko ubrana, wydaje mi się. Okay, czy twoja postać ma więcej niż milion subów? Tak. No dobrze, no to wykreślam Sylwię, wykreślamy Olciak, Dominika, Kiśla, Agama. Dobra, ej, to w sumie, kurde, to nie tak... To pytanie mi też na początku siadło, ale potem coś poszło nie tak, że tak to ujmę. Czy twoja postać jest kobietą? Najprościej mi będzie. Nie. Bo nie jest kobietą. Nie. Czyli wykreślam Sylwię, Martynę, Tofiki. To nie było do końca przemyślane, no ale okej, twoje pytanie. Czy twoja postać, czy jest w pomieszczeniu po prostu, w aucie, w domu? Nie jest. Nie, zostało mi 3, 4, 5, 6, 6 osób. Okej, okay, teraz tak, pytanie moje, czy twoja osoba, którą wybrałaś, jest uśmiechnięta? No, jest uśmiechnięta. Jest uśmiechnięta, ale kogoś się zawahałaś, czyli pewnie uśmiech to nie będzie, to nieważne, dobra. Jest uśmiechnięta, czyli wykreślam tak, na pewno Multiego, na pewno wykreślam Boxdela, na pewno wykreślam Maćka Rembola, na pewno Co robimy ze Stu i Smawem? Oni nie są uśmiechnięci, bo to jest takie profesjonal, wydaje mi się. Nie, wiesz co, ja sądzę, że Stuart jest uśmiechnięty. Serio? Ale tak chyba nie do końca, no. Smawnie jest. Przyjrzyj się tam, szczęśliwy, no dobrze, bo robi zdjęcia, no będzie dobrze, na Instagram. No. Wiem, czy twoja postać ma zdjęcie zrobione tak bardzo blisko, że... Bardziej sprecyzuj pytanie. No czy po prostu twoja postać ma z bliska zrobione zdjęcie, a nie jest oddali?
No to je zależy od punktu widzenia, no zależy jak sobie przyjmiesz. Mateusz, nie kombinuj! Uważam osobiście, że bardzo blisko nie. No normalne pytanie, czy pomysł ma bliski kadr, czy daleki? I tyle, no bliski czy daleki? Nie do końca bliski, ale niedaleki, no. Jezu. Oh, no dobra, bardziej czyli ma powiedzieć nie mogę, no. Czyli mogę wykreślić Janka i Stewarta. Spoko. I Remka. Spoko. Dobra, teraz ja. Mam taki super pomysł na pytanie, czy ta osoba, którą wybrałaś, ma albo na ręce zegarek, albo trzyma telefon. W sensie, że coś ma z tą ręką, nie, no nie, że nie da. Albo to, ale... albo to. No nie, no bardziej sobie określiłem do tych dwóch rzeczy, czy ma, no, czy na ręce ma zegarek, no, kurde, ja powiedziałam bliski czy daleki, nie chciałeś powiedzieć, to wybierz. Ale to nam zależało, a tutaj sobie mogę wybrać przecież. Zegarek czy telefon? Czy ma gadżet na dłoniach bądź rękach? Dłoniach bądź zapewne rękach. Ma. Ma gadżet, czyli ale ma... czy widoczny? No czy widoczny nie gadżet? Nie powiedziałeś, nie widoczny, zaznaczyłeś, ale to widoczny, no, logika, no o to chodziło. Nie, Mateusz, łapie cię za słówkę, trzeba wyrażać się bardziej wyraźnie. Nie denerwuj mnie, to jest bez sensu. Nie, ja się tak jebawię z tobą, nie gra więcej. Tak. No dobrze, no nie ma widocznego. Okej, okay, nie ma widocznego, czyli wykreślam Remka, wykreślam Dominika, wykreślam Janka. Dobra, good. Twoje pytanie. Czy na twojej postaci zdjęciu widać w tle naturę, czyli jakieś morze, drzewa, lasy, pola, rzeki? Nie. A, no nie, to dobra, czyli mi została mi jedna osoba. Tylko mam teraz pewien dylemat. No, kto ci został? Ej, czekaj, dobra, zaraz to zobaczymy, zadaj pytanie. Bo ja chyba też popnuciłam, albo ty, mam w tym momencie, no mam dylemat, teraz nie? Muszę, albo muszę teraz strzelić, trafić, a jeżeli w ogóle się okaże, że nie trafię i ty masz inną postać kompletnie, no ale na logikę odpowiadałem ci raczej dobrze. Strzelaj. Czy twoją osobą, którą wybrałaś, jest Kiślu? Nie. Kto? No dobra, no może mi powiedzieć kto? Blow. Twoją postacią serio? Też jest Blow? Tak, też jest Blow. Dawaj, runda pocieszenia dla mnie. Więc teraz tak, ja wybieram sobie osobę taką jak... A ja sobie wybiorę osobę taką jak... Dobra. Okej, dobra, to zadaj pytanie pierwsze, niech ci będzie. Czy twoja postać to mężczyzna? Jup. Dobra, czyli wykreślam sobie Zuzię, Sylwię, Ewę, Olciak, Martynę, Agę... Ale w sumie wiesz, że nawet jak trzecią rundę przegram, to i tak wygram. Wiem, ja wiem, dlatego powiedziałem, wyraźnie to zaznaczyłem, runda pocieszenia. Okay. Dobra, ja dziś... Czy twoja postać patrzy w kadr? Tak. Kurde. Dobra, czy twoja pytanie. Postać ma więcej niż 999 tysięcy subskrypcji? Nie. Nie? O, nie. Dobra, czyli wykreślam Blowa, Boxdela, SKKF-a, Stewarta, Remka, kur... Janka, to mi zostało, wiesz, ile osób? 3, 4, 6. No dobra, czy ma zrobione zdjęcie gdzieś tam na zewnątrz? Tak. Nie w pomieszczeniu, ale na zewnątrz. Czyli wykreślam Sylwię, Mutiego, Martynę, wykreślam... Agnieszkę też mogę wykreślić, bo to jest ewidentnie zrobione w studiu jakieś zdjęcie. Tak, tak. To jest takie zdjęcie, to jest takie światło typowo sztuczne. Kisla, Boxdela, Maćka, no i byłoby to tyle. Czy twoje osobie... Na zdjęciu widać ręce. Tak. I zostały 4 osoby. Myślałam, że zostały mi. Pytanie ode mnie, czy tej osobie, którą wybrałaś, widać dłonie? Tak, widać dłonie. Ale odgadnij pytanie, tak i jedną, widać dłonie. Jedną dłoń bądź dwie. Widać. Ojej, Zuzuzi, widać dłonie, przecież trzyma jakiś krzak w tych rękach no. Teraz. O Boże, nie założę tego. No dobra, wykreślam jeszcze z KKF-a. To fiki. Dobra, good. Czy zdjęcie twojej osoby jest zrobione na zewnątrz? Tak. Tak? No dobra, czyli znowu dwie osoby mi zostały. Ej, jak będziemy mieć tą samą osobę znowu, nie? To ja się chyba... Ja nie! Nie denerwuj mnie. Został mi Smaf i Dominik. No dobrze. Czy ta osoba, którą wybrałaś, ma... O, czarne włosy. Bardzo ciemne. Nie, nie ma czarnych włosów. O. Czyli wykreślam Zuzię, wykreślam Stu, wykreślam Remka, wykreślam Moniko. Dwie osoby! O Boże, to jest bardzo prawdopodobne, czyli że będziesz samą strzelać? Osobę. Nie wiem. Bo ja też muszę strzelać znowu, nie? Nie wiem, zobaczymy, no... Aż mi bateria zaczęła pikać w kamerze. Dobra, no, czyli znowu muszę strzelać, kurde no! No nie musisz, nikt nie każe. Tam miałam punkt zaczepienia, bo wiedziałam, że ostatnio skomentowałaś Maćkowi na Instagramie zdjęcie, co o nim tak jakby pomyślałaś pewnie. A tutaj nie mam punktu zaczepienia. Czy twoja postać to Dominik?
Nie, naprawdę masz Dominika? Ja też mam Dominika, nie mamy za tej gry. A co chodzi w tym odcinku w ogóle? Co to było? Co to było? Co to był za odcinek? Koniec to! Nie, koniec! Jezus Maria, dość mam na dzisiaj. Dobra, moi drodzy, jeśli to by było tyle, wam bardzo dziękuję za oglądanie. Teraz tutaj możecie kliknąć i obejrzeć całą playlistę z innymi youtuberami, całą właśnie serię z tej Zgadnik Toto, albo tutaj możecie brać jakiś inny odcinek Zgadnik Toto, także śmiało. Wpadajcie na kanał Klaudii, oczywiście wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, dzięki Klaudia, że byłaś też, żeby nie było coś tam miłego, muszę powiedzieć. Trzymajcie się i pa, miłego dnia wam wszystkim i wesołego Sylwestra.